Kto zabił premiera Jaroszewicza i jego żonę? Kim jest człowiek, który zamordował w Krakowie studentkę i zdjął z niej skórę? Kto zastrzelił dwoje studentów w Górach Stołowych, czy też trójkę obywateli Ukrainy? Co tak naprawdę decyduje o naszym życiu albo śmierci? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Iza Michalewicz, autorka książki Zbrodnie prawie doskonałe. Książka ukazuje działania policyjnego Archiwum X. Archiwum X to jest specjednostka, która pracuje na ludzkich krzywdach, które nie doczekały się zadośćuczynienia. I właściwie ja podchodziłam do tych wszystkich spraw po prostu zwyczajnie po ludzku. Jak człowiek do człowieka, tak? Tego, który nie żyje, do rodziny, która po nim została. Były bardzo trudne spotkania, pełne emocji, które niejednokrotnie zostają w głowie, podobnie jak w głowie zostają obrazy tych zbrodni. W książce znajdziemy m.in. temat, który jest dziś poruszany przez ogólnopolskie media, a który wzbudza niezwykłe kontrowersje. Mowa tu o zabójstwie premierostwa Jaroszewiczów. Kosztowało mnie to mnóstwo pracy, dlatego że to było 27 tomów akt. W tej chwili te akta dalej rosną, dlatego że sprawa jest podjęta na nowo. Ale byłam szalenie ciekawa, ponieważ do tej pory tak naprawdę żaden z dziennikarzy w Polsce nie prześledził dokładnie całości tych akt. Oczywiście wiadomo, z czego to wynika. No, wynika to z tego, że media są bardzo szybkim środkiem przekazu, w związku z tym dziennikarze mają bardzo mało czasu na to, żeby napisać swoje teksty. Ja miałam tego czasu trochę więcej. Przesiedziałam od czerwca do września w Sądzie Okręgowym w Warszawie, dokumentując te akta, fotografując je, a potem wiele, wiele miesięcy analizując. Iza Michalewicz to laureatka Nagrody Grand Press i finalistka Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, ale przede wszystkim osoba ciepła i otwarta na ludzi. Wspólnie z mężem Jerzym Danilewiczem zmierzyła się z biografią Violetty Villas. Prawda o Violetcie Villas jest o wiele ciekawsza od mitu, który sama stworzyła. I ci ludzie poznawali ją niejako na nowo. Mieliśmy bardzo wiele sygnałów od wielkich fanów Violetty, że bardzo dziękują za tą książkę, że jest pięknie napisana, że jest wciągająca, że ma mnóstwo wątków, o których oni nie mieli kompletnie pojęcia. Poza tym, wie pan, książek nie pisze się dla fanów. Oczywiście. Książek nie pisze się dla fanów, książki pisze się dla ludzi, którzy kochają literaturę. Dla nich właśnie tę książkę napisaliśmy. Biografia Villas będzie wydana ponownie i uzupełniona. Wydana w twardej oprawie, tak jak należy się to wielkiej gwieździe. Dla Wiadomości Dnia, Radosław Wąs.